Siemka, siemka. Dzisiaj króciutki filmik. Przyszły monetki kolejne. No, ja niestety wiem, co przyszło, gdyż dostałem powiadomienie z eBaya. Nie mogłem wytrzymać. I chciałem się z wami podzielić tymi chwilami. Także szybciutkie otworzenie kopert. Ja wiem, co w nich jest, także się już czekać nie mogę. O, już na bieżąco pakowali, bo ja tak dokupowałem te monety. Tu powinien być spajderek. Dwie monetki. Jedna. Oj. I druga. I cóż my tu mamy? Zobaczcie sami. Posilę się dodatkowym światłem, żebyście mieli lepszy wgląd. Z tym światłem mam problem. No ale cóż, przyszły dwa kolejne spajderki. Mam nadzieję, że tutaj jakoś widać. Fajnie. Także spajderków się trochę uzbierało. Tu jest jeszcze jeden. Czyli są trzy. Tam jest czwarty. Ej, ten wynalazek. Ten wynalazek, piąty. Nie wiem, co z tym będzie. Druga przesyłka przyszła z Francji. Ja już ją tutaj otwieram. I to jest chwila, na którą czekałem dosyć długo. Gdyż jest to panterka. I teraz, w tym momencie, zobaczcie ją. To ja wam pokażę bliżej trochę. Piękna moneta. Black Panther. Wszystkie są w limicie 50 tysięcy. Wszystkie są w limicie 50 tysięcy. Jeżeli chodzi na przykład o Spidera, często się spotykam z określeniem, że jest to moneta rzadka. Każda moneta jest rzadka, bo każda jest produkowana w ilości 50 tysięcy sztuk. Także sprzedawcy przychodzą samych siebie. Także to jest mój pierwszy zestaw. Widać. Ja tu cały czas się muszę posiłkować telefonem. O. Ja je później poukładam też chronologicznie. Także pierwszy zestaw Marvela jest. Jak widzicie, działam nad tymi moimi szufladkami. Zarąbista sprawa. Jestem w stanie każdą monetę tutaj dopasować mniejszym bądź większym nakładem sił. Niestety tutaj te monety, no nie wiem, co się stało. Generalnie pasowały otwory. Jak pomalowałem, nie wiem, czy to drewno spęczniało, czy coś. Będę musiał jeszcze trochę powiększać, tylko tak, żeby to fajnie wyglądało. Tutaj, tu jest kolejny projekt. Tu będzie trochę roboty. Tu będzie miejsce na koronę. Tak samo tutaj będzie miejsce na koronę. Tu będzie miejsce na floreny, dwa szylingi. I tu trochę schrzaniłem. Te otwory są minimalnie za duże. To będzie mniej więcej coś takiego. Jak to skończę, to wam pokażę. Druga sprawa. Chciałem powiedzieć, że
Ja zbieram monety dla przyjemności. Ja monetami nie handluję. Kilka osób, gdzieś tam, no niestety moja wina, niektórzy mnie ostrzegali. No, podpatrzyła moje imię, nazwisko, gdzie w sumie to nie jest tajemnicą. Pisali do mnie, no, czy bym nie mógł załatwić. Generalnie, przepraszam, nie mógłbym. Ja się tym nie zajmuję. Ja to robię dla własnej przyjemności. Chcecie jakieś monety? Są ludzie lepsi ode mnie. Rekin srebra, lubię pieniądze. Skarbonka srebrna chyba też się tym zajmuje. Zgłoście się do nich. Oni wam na pewno każdą monetę są w stanie załatwić. Ja monetami nie handluję. Ja mam swojego Kamila, z którymi razem zbieramy Marvela. Mi to w zupełności wystarczy. Naprawdę. To jest dla mnie fajna zabawa. Ja nie chcę łączyć jakiegoś tam biznesu z przyjemnością, bo to później jest tylko stres, niepotrzebne problemy. Także to tyle. Przy okazji chciałem pozdrowić moich kolegów, tych co zwykle. Druga sprawa. Mam osobny materiał nagrany. Spotkała mnie wczoraj miła niespodzianka. Ja tutaj starałem się o lakier bezbarwny na te brązowe tabliczki, szufladki, zwał tak zwał. No i zadzwoniłem do znajomego. No i znajomy mnie mile zaskoczył. Ale to już będzie za chwilę w następnym materiale. Także z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Za chwilę będzie kolejny materiał. Gorąco was pozdrawiam. Dziękuję za subskrypcję. Łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał. Subskrybujcie kanał moich kolegów, którzy mają pasję taką samą jak ja, czyli srebro i monety, tudzież srebrne monety. Wpadajcie na kanały moich kolegów, którzy się zajmują szukaniem skarbów za pomocą detektora metali. No i to chyba wszystko. Zapraszam na tą super materiał dla mnie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Także trzymajcie się i cześć. Siemka. Nie mogłem wytrzymać. To są moje zdobycze. Jak wiecie, robiłem przez weekend te swoje takie szufladki na monety. Potrzebowałem farby. No i napisałem do mojego znajomego, tego samego, który mi pozwolił tam ryć na tym takim poletku pierwszym, gdzie znalazłem te drobniaki. I on do mnie mówi: Darek, przyjeżdżę, mam coś dla ciebie. No i przyjeżdżam, no patrzcie. Dał mi szpadę. Szpada, no nie jest to jakaś raczej zabytek, ale jest to dobra stal. Wygina się, trzyma cały czas, no nie odgina się. Także nie wiem, czy to jest jakaś, prawdopodobnie jakaś ozdoba, może do treningu, bo tutaj jak widzicie, końcówka jest tak zbita. No i hełm z oryginalną farbą. Oryginalne są, to są jakieś naklejki, kalkomanie, czy kurczę, nawet to może było malowane. 21 regiment z czasów II wojny światowej. Od wewnątrz już jak widać nie wygląda najlepiej, ale jeszcze widać bardzo dobrze jakieś numery tutaj. No chyba pierwsza klasa. Ja się z nim wymienię. To jest w pewien sposób odzysk. Bo ja mu wcześniej zawoziłem takie rzeczy różne tam z tej posiadłości, co odzyskałem. On tam taki biznesmen jest. Potrzebuje tam różne takie rzeczy dziwne. No i to jest prezent od niego. Super sprawa. Dajcie w komentarzach znać, co zwłaszcza myślicie o tym hełmie. To jest gratka. Nie ma tego środka. Środek znajdę gdzieś.
Także normalnie torpeda, jak to Adi mówi. Szpada też jest niezła. Lubię broń białą. No ale ten hełm to jest kurde mistrzostwo świata. Patrzyłem na eBayu, znalazłem takie dwa z innych regimentów z dywizji, bo to jest 21 dywizja, z tego co tam wyczytałem, i były tylko dwa takie podobne z wkładkami, ale gorszy stan, nie było żadnego, gdzie jest oryginalna farba w takim stanie. To jest wszystko oryginalna farbka i oryginalne te. No już tutaj ja się muszę zwijać, bo tutaj już przyjechali. Także dzięki wielkie za oglądanie, pozdrowienia dla wszystkich, trzymajcie się, cześć.